Porozumienie w sprawie budowy nowych siedzib Sądu i Prokuratury Szczebla Rejonowego podpisali w Suwałkach w październiku ubiegłego roku przedstawiciele obu tych instytucji oraz w imieniu Resortu Sprawiedliwości wiceminister Michał Wójcik. Dzisiaj miasto Suwałki przekazało Skarbowi Państwa działkę pod przyszłą prokuraturą rejonową. Prezydent Suwałk podpisał akt notarialny, z którego wynika, że również została przekazana miejska działka pod budowę siedziby. Suwalskiej prokuratury. Również, bo kilka miesięcy temu samorząd podarował skarbowi państwa także sąsiednią działkę. Władze miasta Suwałki wspierają powstanie zupełnie nowych obiektów. Sądu czy też prokuratury w naszym mieście, dlatego też pod ich budowę wcześniej przekazano działkę, która była własnością miasta Suwałki, pod potrzeby budowy sądu. Suwalski sąd rejonowy aktualnie pracuje aż w czterech różnych lokalizacjach: przy ulicach Kościuszki, Sejneńskiej, Przytorowej oraz zajmuje część gmachu przy ulicy Waryńskiego. Przysparza to sporo trudności nie tylko pracownikom rejonowego wymiaru sprawiedliwości, ale także mieszkańcom, którzy mając problem z odnalezieniem właściwego wydziału sądowego, wędrują. Od budynku do budynku.